Dzisiaj czeka nas podwodna wyprawa u wybrzeży wyspy, którą nazywano kiedyś Ceylon. Dzień dobry, kochani. Nie wiem, czy macie jakieś zwierzęta, ale ja, kiedy byłam mała, nocą słyszałam w moim mieszkaniu stukanie. To nasza żółwica Tadzia wędrowała czasem po mieszkaniu. Dlaczego Wam o tym opowiadam? Ponieważ dzisiaj czeka nas spotkanie z żółwiem. Nie z takim żółwiem, jakiego ja miałam, kiedy byłam dzieckiem, ponieważ dzisiaj zobaczymy ogromne żółwie morskie. Nasza wyprawa odbędzie się pod wodą. Gotowi? To ruszamy. Sri Lanka to zielona niczym krzewy herbaty wyspa położona na Oceanie Indyjskim. W czasie naszej wyprawy na Sri Lankę trafiliśmy w niezwykłe miejsce. W pewnej zatoce codziennie około godziny 14 pojawiał się żółw. Spójrzcie. Żółwie morskie to ogromne gady. Długość ich ciała wynosi od 70 do 140 cm. Ile Wy macie wzrostu? Sprawdźcie i zobaczcie, jakiej wielkości byłby żółw w porównaniu do Waszego ciała. Żółwie morskie mogą ważyć nawet 500 kg. To bardzo ciekawe zwierzęta. Na lądzie wydają się dosyć nieporadne i powolne, za to w wodzie są doskonałymi pływakami. Ich łapy, nazywane wiosłami, pomagają im w pływaniu. Czy wiecie, że mieliśmy duże problemy z tym, żeby dogonić pływającego żółwia? Był dużo szybszy od nas. Przednie łapy żółwia są silniejsze i to właśnie nimi wiosłuje. Tylne służą jako ster, czyli zmienia przy ich pomocy kierunek. Żółwie morskie większość swojego życia spędzają na otwartym oceanie, na otwartej wodzie. Ale do zatok przypływają po to, żeby na przykład się najeść. Bardzo lubią wodorosty, które mogą tam spotkać.
Żółwie morskie to ciekawy gatunek. W odróżnieniu od wszystkich innych, ich głowa ani ogon nie chowają się do skorupy. Przyjrzyjcie się. Żółwie morskie potrafią zanurkować nawet do 1000 metrów pod powierzchnię wody. Wystarczy im wynurzanie się raz na 3 godziny, aby nabrać powietrza. Kiedy są pod wodą, ich serce spowalnia. Zdarza się, że bije jeden raz na 9 minut. Pomimo iż żółwie morskie spędzają prawie całe swoje życie pod wodą, to samice wychodzą na ląd, aby złożyć jajka. Z tych jajek wypluwają się młode żółwie, które zaraz po wykluciu wędrują do wody. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest żółw morski. Występuje w wodach ciepłych oceanów i mórz. Żółwie to gady. A po czym poznać gada? Po pierwsze, jego ciało pokryte jest łuskami lub tarczami, tarczkami. Jest suche i dosyć twarde. Po drugie, gady są zmienno-cieplne. A cóż to takiego znaczy? To znaczy, że przyjmują temperaturę otoczenia. Gady lubią kraje ciepłe. Często zobaczycie jaszczurki albo węże, które wylegują i ogrzewają się na słońcu. Może to właśnie dlatego w Polsce jest tak mało gadów. Spotkamy tutaj tylko 9 gatunków gadów. Jednego żółwia, a dokładniej żółwia błotnego, 4 jaszczurki. Jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę zieloną, jaszczurkę żyworódkę i padalca. W Polsce występują 4 gatunki węży. Gniewoż plamisty, wąż eskulapa, zaskroniec zwyczajny i żmija zygzakowata. W ciepłych krajach gadów jest znacznie więcej. Mieliśmy dużo szczęścia, że udało nam się pływać z żółwiami. Jeśli Wam się to kiedyś przydarzy, pamiętajcie o jednym. Żółwie to dzikie zwierzęta, więc ich nie głaszczemy ani nie dotykamy. Wcale tego nie lubią. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta podwodna wyprawa. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o Sri Lance,
poszukajcie lekcji drugiej, bo tam jest kilka ciekawych opowieści. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za tę wspólną podróż i do zobaczenia w kolejnym odcinku.